pewne rzeczy, między innymi to, co Pan powiedział, w orzeczenie o dla dzieci wymagających dodatkowych, prawda, tutaj zajęć, ponieważ zgodnie z przepisami takie orzeczenie szkoła ma obowiązek dostarczyć do organu prowadzącego, a tutaj nie doszło do takiej sytuacji. Szkoła nam nie przekazała tego oświadczenia, więc mieliśmy prawo się też sprawdzić, czy ono w ogóle jest, istnieje. No, oczywiście okazało się, że istnieje. Natomiast, proszę Państwa, no nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest bardzo specyficzna sytuacja. Mamy wątpliwości co do wielu rzeczy, które akurat w tej szkole miały miejsce, dlatego myślę, że tam będzie potrzebna taka już prawdziwa kontrola. Natomiast to była taka wizyta, bym powiedział, gospodarska, bo chcieliśmy tak tylko wstępnie doradzić pani dyrektor. Pani dyrektor była tego samego dnia w urzędzie, więc to nie było zaskoczenie. Zastępca i pani sekretarz pytali się, w jakich godzinach jest w szkole, że chcieliby przyjechać na miejsce, porozmawiać pani dyrektor w gabinecie. Także to była uzgodniona wizyta. Natomiast oczywiście, że temat likwidacji tej szkoły jest bardzo emocjonalny, więc pani dyrektor, z tego co wiem, również emocjonalnie na to zareagowała. Natomiast proszę się nie martwić, raczej temat traktuje wyjątkowo ze zrozumieniem i wyjątkowo delikatnie staramy się rozwiązać ten problem naszej gminy, tak? Ponieważ wiemy, to jest nasz wspólny problem. Nie tylko mój jako burmistrz, ale również ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 17. Przechodzimy do punktu 18. Wolne wnioski. Proszę pani zastępca burmistrza. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, mogę to powiedzieć tylko, że z całą pewnością ani jeden przepis RODO nie został złamany ani naruszony w szkole podstawowej i szkoliskach. Sprawa druga. Na dobra całej gminy, dla jej racjonalnego rozwoju, każdy ma prawo pytać, a pytany ma obowiązek odpowiedzieć. Sposób i forma odpowiedzi zależy od sposobu i formy zadanego pytania. Na ostatniej sesji zwyczajnej radny, pan Marcin Sobczak, zadał mi imiennie pytanie odnośnie odpadów z prac budowlanych na stadionie. Pan radny otrzymał wyczerpującą odpowiedź od pana burmistrza Łódzki. Tak jak i my wszyscy, jak i państwo. Pana radnego Marcina Sobczaka informuję, że na drogę prawną mam zamiar skierować pana za słowa o mnie. Cytuję. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że pan burmistrz pozwolił posprzedać wykonawcy prac i zabrać gotówkę dla siebie. W innym miejscu określa pan kwotę 20-30 tysięcy. Będę żądał oficjalnych przeprosin za te słowa oraz gratyfikacji finansowej w wysokości 10 tysięcy złotych, co najmniej na potrzeby dzieci w przedszkolu w Bełżycach. Dodam tylko, że pana publiczna opinia godzi we mnie, w moją rodzinę, i jest upubliczniona w internecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Bernardczyk Andrzej. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo sołtysi. Ja tutaj w nawiązaniu do odpowiedzi burmistrza odnośnie masztów telefonii komórkowej. Zgadzam się z panem burmistrzem, że dokładnie powinniśmy to przeanalizować na komisjach czy na komisji zagospodarowania, ale miałbym taką sugestię w związku z tym, że pan dyrektor przedstawił nam pismo operatora, który zwrócił się do nas o ustanowienie służebności na naszej działce. Chodzi tutaj o działkę, która jest w zarządzie ZGKiM, a także o naszą drogę gminną. Uważam, że mamy tutaj duże możliwości negocjacji z operatorem co do usytuowania tego masztu, bo jeżeli nie wyrazimy zgody na tą służebność, więc uważam, że operator będzie musiał znaleźć inną lokalizację. Być może też będzie potrzebował zgody
na udzielenie służebności na naszej innej działce. Także tutaj mamy dość duże możliwości. Jeżeli to jest ten sam operator, który wycenił wartość swojej dokumentacji na 500 tysięcy, nie ten. Rozumiem. W takim razie dotyczy to w tym momencie tylko masztu, który miałby być usytuowany na tutaj przy zakładzie gospodarki komunalnej. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotna lokalizacja ze względu na mieszkańców osiedla Zagrody, z tego względu, że jeden maszt będą mieli już na 100%, nic nie możemy z tym zrobić. Natomiast w sprawie tego drugiego masztu myślę, że albo możemy zmienić lokalizację, albo po prostu zażądać sobie odpłatności za tą służebność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Proszę, pan Marcin Sobczak. Nie zostałem sobie naski. No, dodam tylko tyle, że czekam z niecierpliwością na ten pozew. Myślałem, że już pan go dawno skierował, mając taką pewność. Dodatkowo proponuję ze zrozumieniem wysłuchać moich słów z poprzedniej sesji, tak jak to zrozumiało większość radnych, a nie intencyjnie, jak pan to zrozumiał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz jeszcze chciał zabrać głos. Z tego co mówię. Panie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście nie chcę przedłużać, ale ja dokładnie o tym powiedziałem, że będziemy mieli pewne instrumenty. Oczywiście przypomnę, że za służebność kabla położonego w drodze są minimalne opłaty, także to, co od początku mówiliśmy, raczej jeśli nie mamy zbyt wielu możliwości ograniczania budowy tych masztów, to dla nas jako gminy korzystniej, jeśli ten masz stanie na naszej działce. Wówczas mamy również zdzierżawy pieniążki i tutaj dopiero jest szansa dla gminy. Dlatego tak powiedziałem, tutaj chciałbym wyrokować, bo to są tutaj państwa decyzje. Ja przedkładam jak zwykle to, co jesteśmy w stanie zaproponować, ale wspólnie na komisji z radnymi wypracowujemy pewien wniosek. Także tutaj pewne możliwości są, ale tak jak już pan się zorientował, to nie jest ten sam operator, a więc nie da się tak bezpośrednio zastosować pewnych rzeczy. Proszę państwa, ja się odniosę do wystąpienia pana Dwarta Borowskiego, który miał miejsce przed sesją. Oczywiście ideą, ja byłem prezesem tego stowarzyszenia wcześniej, zarządu, więc sprawy mi są bliskie. Natomiast chodzi o to, że głównie panu prezesowi chodziło o to, żebyście państwo 1% darowizny przekazywali, ponieważ akurat ten apel, żebym to ja przekazał bezpośrednio na konto stowarzyszenia, no jest raczej niemożliwy, bo ani państwo, ani ja takiej możliwości nie mamy. Więc chyba że z prywatnego konta. Natomiast oczywiście też w tej chwili, jak wiemy, w zeszłym roku przekazywaliśmy dotacje bezpośrednio dla szpitala, w związku z tym przekazywanie tych dotacji za pośrednictwem stowarzyszenia, no w tym przypadku takie trochę jest jakby niecelowe. Także tu głównie chodziło o apel prywatny, żeby państwo te 1% darowizny w miarę możliwości, tak sądzę, przekazywali na konto tegoż stowarzyszenia. No i tak, wiem, że jeszcze macie szkolenie, więc nie będę zanudzał, ale tak, dostali państwo zaproszenie na przegląd kolejnych pastorałek na niedzielę, tak na 14. Oczywiście tam nie ma programu, ja myślę, że większość osób gdzieś ten program widziała, ale ja pozwolę sobie przypomnieć, jaki jest program, bo to występują nasi lokalni artyści, a więc zespół śpiewaczy z Wojcieszyna, czyli z panią Marią Wieczorkiewicz, panią Sołtys, którą tutaj też widzę i się chyba cieszę, że będziemy mogli ją znowu obejrzeć w tak wspaniałej roli. Oczywiście będzie kordial z panem radnym Ilkiem Przybyszem z wierzchowi zespół Jarzębinki, ksiądz Andrzej Kozi będzie miał również swój benefis, że tak powiem, zespół śpiewaczy z wierzchowisk oraz gwiazdki Kopernika z zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika w Dorzycach. Także bardzo serdecznie zapraszam. No i mam nadzieję, że trochę lepiej późno niż wcale, ale nie przywitaliśmy w gronie sołtysów, którego sołtysa z Domysłówki, pana Grzegorza Zyga, także witamy. Serdecznie a jako właśnie nowy sołtys został do końca, także akurat bardzo się cieszymy, także mnie wszystkiego dobrego, gratuluję, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Tutaj ten już burmistrz wspomniał, że mamy szkolenie po sesji. Jeżeli już nie ma więcej wolnych wniosków, w takim razie zamknę już dzisiejszą sesję. Stwierdzam, że tematyka 19. sesji Rady Miejskiej w Dobrzycach została wyczerpana. Dziękuję za udział. Zamykam Radę 19. sesji Rady Miejskiej w Dobrzycach.